Witam Cię, Jacku, witam naszych drogich widzów i słuchaczy. Dzisiejszy temat to sztuczna żywność, kanibalizm czy początek walki o jedzenie. Bo w tamtym roku, pamiętasz, na początku tej pandemii mówiliśmy, że trzeba szykować zapasy. No ja się przygotowałem. No ja też i cały czas mam ten zapas na jakimś tam, załóżmy, sensownym poziomie, ale tym razem oprócz takiego, powiedziałbym, gdybania, przejdziemy na konkretne działanie, jakie nam szykują wielkie korporacje. Mianowicie omawialiśmy kiedyś temat tak zwanej sztucznej żywności, a teraz mamy artykuł, gdzie ktoś po prostu chce produkować produkty mięsne z ludzkich tkanek. Ja przypomnę tylko taki film z polskiej filmoteki, Seksmisja, gdzie w momencie, kiedy naturalizacji byli poddawani główni odtwórcy ról, padła taka kwestia, być może chowanie naszych zmarłych, nie wiem czy dokładnie akurat cytuję, jest czystą rozrzutnością. Z tego, co zostanie, syntetyzujemy białko możliwe do spożycia. Więc już dawno, dawno, w poprzednim wieku, takie sygnały przedostawały się chociażby z dużego ekranu. A sięgnijmy dalej. Mieszkając na Dolnym Śląsku, we wsi Zębice, był rzeźnik, macarz, nie wiem jak to wtedy się nazywało, w czasie II wojny światowej, który po prostu zbierał ludzkie mięso i robił z tego kiełbasy. I te opowieści są żywe do tej pory o tym słynnym przedsiębiorcy, który w czasach, kiedy było trudno o żywność, trwała wojna, znalazł na to sposób. Jakkolwiek potworne jest to, to nie spotykamy się po raz pierwszy z tym problemem. Kanibalizm rytualny ciągnie się od tysięcy lat i właściwie do tej pory podejrzewamy, że on w tych rytuałach masońskich czy iluminackich nadal jest robiony. Ogromna ilość ludzi, a zwłaszcza dzieci, które znikają bezpowrotnie, bez śladu, też naprowadza nas na ten wątek. Jest wielu działaczy, którzy nagłaśniają to. Należy tego posłuchać po prostu i przyjąć te fakty i poprowadzić w tym kierunku, czy jest taka możliwość. Teraz mamy następną sytuację. Szykuje nam się depopulacja. Robiliśmy program o tym słynnym pomniku, na którym to jest napisane, że ludzi ma zostać 500 tysięcy. Przy założeniu, że dane są prawidłowe i jest nas 7, a może 8 nawet miliardów, kto z tym mięsem zrobi porządek? Wyobrażasz sobie gnicie tych trupów na polach? Bo to raczej jest niewyobrażalna masakra, którą nam chcieliby przyszykować. Być może ten ktoś wprowadza znaną metodą przyzwyczajenie do pewnej treści niewygodnej. I tak jak już parę razy zdążyłem zaznaczyć, jest taka metoda w psychologii społecznej, która podpowiada proces wprowadzania trudnej tematyki po to, żeby uzyskać większe przyzwolenie społeczne w rezultacie, ale rozciągnięte w czasie. I ten proces zaczyna się od bardzo mocnej wiadomości, którą wiadomo, że społeczeństwo nie przyjmie, ale trzeba ją zamieścić jako punkt zwrotny w sytuacji. Tak było z homoseksualizmem, z gender, z klonowaniem, zauważ. Wprowadza się taką niby niepozorną wiadomość. Jest tak, są sztuczne klony na przykład. No, trzeba wprowadzić do szkół taką wiadomość, że chłopcy i dziewczynki to mogą sobie wybrać swoją płeć i że to jest w ogóle kompletnie przypadkowe, że biologia wyposażyła ich w dziurkę lub dziurkacz. A później odczekuje się
Oczekuje się, bada się nastroje społeczne, jak to wpłynęło i po odczekaniu pewnej, zwykle jest to pół roku, rok, czasami dwa lata, wprowadza się moralną dyskusję na ekrany oczywiście telewizorów, żeby ta dyskusja była obserwowana przez dużą ilość osób. Ta dyskusja zwykle do niczego nie zmierza, nie ma tam żadnych rozwiązań. Chodzi o to, żeby temat zaczął funkcjonować i zaczął promieniować tą swoją, ezoterycy by chcieli powiedzieć, wibracją i wprowadzić do pól morfogenetycznych dane zagadnienie jako już istniejące. I później trzeci etap to już wprowadzenie konkretnych rozwiązań, czyli na przykład legalizacja związków homoseksualnych, możliwość adaptacji dzieci przez takie związki, sztuczne hodowanie nerek, wątroby i innych organów. Tak? Nikt nie pyta, z jakich ludzi to powstało. Ludzie już tylko, aha, no to nauka poszła tak do przodu, będziemy mieli sztuczną wątrobę, więc można dać w baniak. I podobnie widzę tutaj, tylko że tu widzę pierwszy etap. Wrzuca nam się jakąś firmę, która bardzo dużo ryzykuje. W związku z tym albo ma bardzo duży kapitał zapasowy, żeby krytykę i ewentualną ignorancję znieść i przeczekać, albo jest sterowana odgórnie i zasilana, żeby móc na przykład krytykę tą przeliczyć na straty, powiedzmy, w sprzedaży czy w produkcji. Takie założenie ja robię, co by było gdyby. No bo firma przedstawia się, że to jest taka firma. Na pewno treść o kanibalizmie, o tym, że białko ludzkie będzie wykorzystywane i będzie robione, tutaj mamy przykład salami podany, no coś nieprawdopodobnego. Jest to tak obrzydliwe, że aż trudno mi się o tym mówi. I zmieszane jeszcze z innymi zwierzęcymi odpadami jakimiś i takimi rzeczami chcą nas karmić. Prawda? Już nie dosyć, że zrobili z nas kaprofagi, że zjadamy odchody różnych zwierząt, bo one są, takim przykładem jest chociażby aspartam, to dodatkowo jeszcze chcą z nas zrobić kanibali. Ten kanibalizm, jeżeli weźmiemy pod uwagę zmianę składu genetycznego człowieka, który jest planowany i ewentualny sens przetrwania ludzkości, no to tak jak sugerowano mi ostatnio, ale ja tego nie sprawdziłem, to w dowodach naszych osobistych po nadaniu PESEL-u w tych cyferkach zawarta jest prognoza, co z takim człowiekiem należy zrobić, czy on idzie do odstrzału, czy też nie. Ja bym takiej prognozy uzyskiwał w badaniach genetycznych, które teraz są powszechne, z tymi wymazami, z tym COVID-em i tak dalej. Są olbrzymie bazy danych tworzone genetycznych i na podstawie tej analizy można wybrać sobie takie DNA, które będzie podatne na przykład na zamontowanie takich algorytmów, na przykład jaszczurzych, gdzie wiadomo, że oni są mięsożerni i właściwie ludzie jako tacy, no to dla nich jest hodowla, tak jak my hodujemy świnki. No ja akurat nie hoduję, no ale musimy sobie zdawać sprawę i przepraszam wegetarian od razu z góry, ale chyba zdajecie sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy jedzą mięso, a także tacy, którzy je hodują na mięso i wiedzą, że to będzie mięso. W związku z tym przy zmianie genetycznej, która będzie bliższa bogom, czyli tym jaszczurzem bogom, takie zachowanie byłoby wręcz dla nich wskazane. Pobudzenie takiego genu, czyli pobudzenie go do ekspresji, no i podanie żywności w postaci ludzkiej, co byłoby no dla nich właściwe, a dla nas obrzydliwe. Tak to widzę. Wiem, że może nie spodziewałeś się takiego obrotu sprawy, że w tym kierunku pójdę, ale jak czytamy pamiętniki Bartnika,
czy też słuchamy przez znanego komentatora YouTube'owego, no to tam też ten kanibalizm występuje w wyniku pobudzenia ekspresji pewnego genu i innych doświadczeń biologicznych. Ten właśnie, on chyba Józef Bartnik, dokonuje zmiany swojej cielesnej, no i kanibalizm właściwie jest u niego na porządku dziennym. Więc ten tryb zmiany już mamy przedstawiony w dokumentach z II wojny światowej. Przepraszam, ale musiałem dokończyć. Ja tutaj chciałbym troszeczkę nawiązać jeszcze do innego wątku, bo staramy się jak zwykle układać pewne puzelki i pokazać, znaczy pozwalać widzom, żeby wysnuwali swoje wnioski. Mianowicie tak zwana pseudoekologia. Wiesz, że w tej chwili jest bardzo mocne ciśnienie na to, że są braki, niedostatki, musimy przechodzić jakieś tam procesy bardziej ekologiczne. Jest taka moda no waste, czyli niemarnowanie. Widzisz, przy niedoborze wszystko trzeba wykorzystać i tam też już takich jakichś abstrakcyjnych i tam zachodnich działaczy ekologicznych gdzieś tam czytałem, że oni też mają takie pomysły, żeby wykorzystywać wszystko, czyli żeby nie marnowało między innymi te nasze organizmy, żeby były kompostem. No jest tego bardzo dużo. Czyli tutaj mamy taką teorię, że jest niedobór i trzeba wykorzystywać wszystko, czyli obieg zamknięty. Zauważ, że w filmach już często było bardzo dużo takiego wątku tak zwanych zombie. Mm-hmm. Tak. Czyli ludzie zmutowani, którzy no może wręcz byli bardzo łasi na ludzkie mięso. I teraz dołóżmy do tego jeszcze praktykę, czyli GMO, które cały czas dosyć mocno wchodzi, więc mamy to mutowanie, czyli jakby ten obraz rzeczywistości i te firmy technologiczne, które nastawiają się na zmianę sposobu odżywiania się. To, co kiedyś było naturalne, to właściwie ciężko będzie do tego dotrzeć, bo to już jest taki syf dookoła, że ciężko produkować naturalnie, ale tych zamienników w postaci modyfikacji, w postaci właśnie jakiejś tam sztucznej produkcji, w postaci mieszania różnych rzeczy, które się nie powinny marnować, pokazuje się nam coraz więcej. To już nie jest w zasadzie filmów fantastyczno-naukowych, tylko na zasadzie konkretnych startupów, projektów, lobbingu nawet w Unii Europejskiej. Czyli tak jak widziałeś, to programowanie pod to, żeby nastąpiła zmiana, jest ewidentne. No jest, to nawet nie ma tutaj sporu jakiegoś większego w tym temacie. No jest, po prostu widać to. Przyzwyczaja się nas właśnie do tego trudnego problemu. Przy czym ja jakoś nie zauważam, żeby był niedostatek. Ten niedostatek jest tworzony sztucznie poprzez propagandę. Tyle tysięcy lat chociażby samego neolitu, gdzie uprawy i hodowla spokojnie wyżywiała ludzkość, w tej chwili wmawia nam się, że jest żywność na świecie zagrożona. A jakbyśmy policzyli areał nieużytków, które Unia Europejska płaci rolnikom za to, żeby tam kosić trawę i nic więcej nie rosło, to mi się to nie zgadza. Zauważasz ten problem? Jak najbardziej, wiesz. Przyzwyczaili się. Koszą trawę raz w roku, dostają dotacje, żeby ziemia była nieuprawiana. To jest bzdura, że jest za mało żywności. W programie albo w projekcie, wiesz, tam mamy ten 2030, tutaj Balt TV też miał kilka takich programów na temat właśnie produkcji żywności albo przewidywanych braków, to się wszystko ładnie spina, tak jakby komuś zależało na to, żeby coraz bardziej doprowadzać do upadku tych drobnych przedsiębiorców, czyli rolników, zwiększać areały nieużywane, nieużytkowane, doprowadzać do tego, żeby getta miejskie były bardzo daleko od enklaw wiejskich, zwiększać ilość obszarów, które są nieużytkowane, tak jakby one sobie czekały spokojnie na produkcję przyszłościową i wtedy, jeśli te rzeczywiście elity chciałyby mieć czystą żywność, no to mają, jak to się mówi, dziewicze tereny, na których można powrócić do tradycyjnej produkcji, więc tu wszystko zaczyna w tym planie nam pasować. I teraz jak my
się mamy w tym odnaleźć w tym 2021 roku, kiedy widzimy te tendencje, czytamy to, co jest dookoła, wyciągamy wnioski i to jest najważniejsze, bo zawsze powtarzam, wyciągajmy wnioski, patrzmy się, co się dzieje i przygotowujmy się w tych mikrospołecznościach, w rodzinach, w pewnych wspólnotach na to, żebyśmy po prostu zabezpieczyli sobie jednak tą przyszłość. Bo to, co widzimy, ten obraz jest raczej mało komfortowy dla tych krnąbrnych opozycjonistów, takich jak my. Wiesz co, ja dużo ryzykuję tym, co w tej chwili zamierzam powiedzieć, ale zaryzykuję. Jesteśmy w tej chwili na froncie, na którym ściera się nie tylko bitwa o wolność, tylko to są dwie różne rasy, które jedna chce podporządkować drugą, czyli naszą, za wszelką cenę. O tym świadczy na przykład sytuacja, którą mamy w Polsce od roku, bo niedawno rocznicę mieliśmy tego szaleństwa covidowego. W tej chwili wiemy, do czego to zmierza, bo widzimy po szczepieniach. W Europie zaczynają kraje wycofywać się ze szczepionki AstraZeneca. W Polsce okazuje się, że nie, że jak najbardziej, i to nawet intensyfikuje się. Co zrobić ma system z tymi, którzy nie chcą się zaszczepić i mają do tego prawo, wiedzą, że to jest eksperyment medyczny, odmawiają i nie można z nimi nic zrobić. No najlepiej by było z trupów poszczepiennych zrobić smaczne salami i żeby ta szczepionka w postaci zmiany genetycznej przedostała się przez żywienie. Oczywiście, że będzie działać wolniej, ale będzie tak samo jak każde GMO modyfikować skład genetyczny. I teraz weźmy taki przykład. Jeżeli chcemy utrzymać daną roślinę, na roślinach jest dobry przykład i sprawdzony, w danej kondycji GMO, czyli w danej ekspresji genowej, to te ziarna, które stosuje się do wysiewu, muszą być przygotowane odpowiednio i za każdym wysiewem. Nie można pobierać materiału siewnego z rośliny, która już zaowocowała, ponieważ w czwartym, piątym pokoleniu roślina wraca do swojej właściwej genetyki. I teraz weźmy przykład kolejny. Kurczaki. Kurczaki, które na przykład w znanej, nie chcę mówić, żeby tam się nie narazić, ani nas nie narazić, ale w znanych punktach, nazwijmy je to, oni się nazywają restauracją, ale to z restaurowaniem nie ma nic wspólnego. Do uboju w większości, ale również i do sklepów, idą kurczaki, które są w wieku powiedzmy 6 do 8 miesięcy. W naturze ten kurczaczek, nie wiem czy to będzie widać, jest tej wielkości. Natomiast do uboju idą kurczaki wielkości wiadomej, spożywczej, bo to wystarczy wejść do byle jakiego sklepu i zobaczyć, czyli kilogram i pół do półtorej w porywach, które są nafaszerowane antybiotykami i co, na co chciałbym zwrócić uwagę, przede wszystkim hormonami wzrostu. I teraz popatrzmy, co się dzieje z dziećmi, zwłaszcza z dziewczynkami. W momencie, kiedy są karmione tego typu jedzeniem, gdzie wiadomo, że ten hormon wzrostu w tym zwierzęciu po uboju zostanie, nie zostanie wydalony w całości, ani przyswojony w całości. Mamy obserwację taką, i tu proszę widzów o potwierdzenie tych obserwacji, lub też zaprzeczenie, chociaż to będzie akurat trudniejsze, gdzie dziewczynki, które mają po 12 do 14 lat, przy odpowiednim ubiorze i makijażu przypominają dorosłe kobiety, a pozwala im na to wzrost i bardzo szybkie pojawienie się drugorzędowych cech płciowych. I to rzeczywiście można się pomylić, to znaczy ja się akurat nie mylę, ale i nie usprawiedliwiam tutaj pedofilii, broń Boże, przeciwnie, brzydzę się nią, ale widać to,
w jaki sposób te hormony wzrostu przedostają się do organizmów. Dlaczego w związku z tym mielibyśmy wątpić w to, że w momencie, kiedy ludzkie białko będzie wykorzystywane jako żywność, to szczepionki i innego rodzaju specyfiki, które będą w tym mięsie, no nazwijmy to po imieniu, nie będą się przedostawać i wpływać na nasz organizm. To tak jakby pić wódkę i spodziewać się, że się będzie trzeźwym. No nie da się wyprowadzić takiego wniosku. Musimy iść po tej linii i popatrzeć, jak ogromne zagrożenie jest to dla ludzkości i dla resztek naszej genetyki, która pozwala nam na powrót do, chciałem powiedzieć oświecenia, ale do informacji. Po prostu do informacji, którą my pobieramy za pomocą naszych zmysłów, które będą zamknięte, bo już są doniesienia, na razie jeszcze nieoficjalne, o na przykład ślepocie po tym szczepieniu, po szczepieniach ogólnie rzecz biorąc, o drgawkach, o zakłóceniach związanych z pamięcią, w ogóle z pojmowaniem rzeczywistości, więc jak już jesteśmy przy zombich i wspominasz o filmach hollywoodzkich, czy też nawet teledyskach, no przypomnijmy sobie wczesnego Michaela Jacksona, jeszcze kiedy był czarny, przepraszam, kiedy był afroamerykaninem, to wszystko jest nam podawane i w tej chwili dzieje się na naszych oczach, bo już krążą po internecie, bo właściwie nie po internecie, ale na komunikatorach takie filmy, które dokumentują, w jaki sposób ludzie zachowują się po szczepieniach. To jeszcze musi minąć parę miesięcy, być może parę lat i zauważmy, że podobnie jak przy GMO szczepionka ta musi być podawana co pół roku, czy tam wcześniej była propozycja co roku, no bo ten materiał siewny trzeba zaprawiać na przykładzie tego podanych roślin, tak, w jaki sposób dokonuje się ekspresji genu pożądanego. Więc to jest cały czas wprowadzanie, w pewnym sensie zaprawianie materiału, ta szczepionka. A jeżeli nie można zrobić tego bezpośrednio za pomocą marketingu i reklamy lub też przymusu domniemanego, zaznaczam, szczepienia, znaczy domniemanego przymusu szczepienia, no to trzeba będzie wprowadzić tym sposobem. Dlaczego by nie podać smakowitego salami ze szczepionką w środku? Cóż za problem? Myślę, że jest teraz pora na wnioski. One będą brzmiały jak zdarta płyta, bo my cały czas no, wręcz nudzimy na ten temat, że ta niezależność jest jedynym sposobem. I teraz trzeba się zastanowić nad tym, do kogo to kierujemy. Nasi widzowie no, należą do bacznych obserwatorów, ludzi, którzy szukają tej zmiany, ale wydaje mi się, że tak samo nie są pozbawieni instynktu samozachowawczego i doskonale wiedzą, że to jest czas, kiedy musimy być przygotowani. I teraz tak, jeśli nie chcemy programować na negatyw, to my programujemy pozytywnie, czyli patrzcie się na aspekt finansowy. Jeśli rzeczywiście widać dookoła, że mogą być problemy na rynku żywnościowym, to inwestycja... Już są. Tak, już są, ale to inwestycja w nasiona, w to, żeby mieć jakieś produkty długoterminowe, czy nawet możliwości samemu produkowania, to raczej jest bardzo dobra lokata kapitału, niż po prostu zachowania, powiedziałbym, paranoiczne i histeryczne. Inwestycja w żywność jak najbardziej jest zawsze sensowna, bo bez tego i bez powietrza i bez wody nie jesteśmy w stanie przeżyć. Więc jeżeli chcemy zachować życie biologiczne, no to po prostu musimy się uzbroić w materiał siewny. Już nie chodzi o to, żeby promować tam iluminackie hasła, nie będziesz jadł mięsa, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, ostatnio popularne i propagowane szeroko. Może człowiek przeżyć bez mięsa. No, krowa je trawę, a jest z mięsa, więc nie przesadzajmy z przewartościowaniem żywności pochodzenia
zwierzęcego. Na pewno gromadźmy żywność i materiał siewny. Bo z tego, co ja czytałem na przykład w takich dokumentach, które nie są specjalnie popularne, jak na przykład wewnętrzne dokumenty krążące między Watykanem a innymi ośrodkami zarządzania, czyli City of London i Waszyngton, to bodajże w 1986 roku wewnętrzne zarządzenie papieża jest takie, żeby doprowadzić do tego, aby zakazać rolnictwo pozakorporacyjne, do czego służy między innymi umowa farmerska, czyli coś, co my znamy pod łacińską nazwą Codex Alimentarius. Więc musimy zwrócić uwagę na to, że to już się zaczęło. Wedle tych wprowadzania trudnych problemów, ten trudny problem został już zainicjowany i już sobie krąży w polach morfogenetycznych, takich jak zakaz uprawy ziół niektórych. I został on przeoczony, czyli został zamontowany, a ludność na to się nie oburzyła. W Anglii z kolei Anglicy, czując pismo nosem, pozakładali sobie drobne fermy kurze, a przyszła policja i wojsko im te kury wybili. Czyli nie ma już w Anglii możliwości na własną rękę wyprodukowania sobie jajeczka lub też ugotowania rosołu. Nie ma, jest zakaz, po prostu i koniec. To więc z opowieści ludzi, których to spotkało. Więc będzie taka próba, żeby rolnictwo we własnym zakresie, był zamach na przykład na ogródki działkowe nie tak dawno, parę lat temu, może ktoś pamięta. Więc będzie taka próba. Więc dla nas rozwiązaniem byłoby oczywiście zgromadzenie tej żywności i zapasu materiału siewnego, ale również w kierunku, to co żeśmy zrobili, program i może gdybyś mógł zamieścić w okienku przekierowanie do tego programu, próba, znaczy nie próba, dla nas jest drogą wyzwolenie, czyli deklaracja człowieka żywego, wydanie swojego własnego dowodu osobistego. No i niestety, bo były tu tam pod tym programem komentarze, a co z bankami, a co z pożyczkami, a co z pracą i tak dalej. No oczywiście prowadzi to do tej niewygody, że pozbycie się obywatelstwa i deklaracja jednoczesna. Można to zrobić w okresie przejściowym, to jeszcze będziemy tłumaczyć, jak to się robi. Natomiast tylko zaznaczam w tej chwili, że dalszym krokiem jest przeniesienie własności na osobę żywą, czyli pozbycie się PESEL-u i posługiwanie się swoim własnym dowodem tożsamości, a właściwie świadectwem tożsamości i ogłoszenie na swoim terenie autonomii. Tutaj podniesie się oczywiście larum tych ludzi, którzy mieszkają w blokach i nie mogą czegoś takiego zrobić. No nie mogą, no co ja zrobię, że nie mogą? Nie da się niektórych rzeczy przeprowadzić. Żeby móc uprawiać żywność, nie wystarczy balkon, bo tu też skończyłem, spotkałem się z krytyką ludzi, że balkon nie wyżywi przez cały rok rodziny. Oczywiście, że nie wyżywi. Tu chodzi tylko o pewne zasoby, które są możliwe do zrobienia. Jeżeli ktoś ma 1 metr kwadratowy ziemi i posadzi sobie tam rzodkiewkę i parę ziół, no to zawsze ma swoje. Czy mu to wystarczy na tydzień? Być może, ale to jest zawsze tydzień. Natomiast, żeby móc przeżyć z rodziną, no potrzebne jest co najmniej 3-5 arów ziemi uprawnej, żeby móc to zasiać. Jeżeli jest to własność ziemi, no to dalszą konsekwencją wyzwolenia, dalszą drogą właściwie wyzwolenia jest proklamowanie suwerenności na tym terenie bez oderwania terytorialnego, ponieważ to oderwanie terytorialne prowadzi do bardzo dużych sprzeciwów, no i to może wywołać pewien konflikt. Natomiast tędy droga jest. I podobnie jak
wielu przepowiadaczy przyszłości, w tym także bodajże pan Jackowski, mówił o tym, że szykują się takie zmiany, gdzie będzie bardzo dużo rozdrobnionych właśnie takich autonomii i ludzie będą tam przeżywali. Zgodnie z prawem na teren takiej autonomii nie może wejść sobie po prostu taki policjant, bo tam są wewnętrzne prawa. My zgadzamy się na respektowanie praw typu karne, prawo drogowe, prawda? To co reguluje życie społeczne i to właściwie powinniśmy zaakceptować, natomiast niekoniecznie musimy akceptować całą resztę narzuconych nam praw, zwłaszcza, że istnieją dowody, że one są nielegalnie nam narzucone. Więc to jest dalsza przyszłość ludzkości, która podzieli się, już żeśmy o podziale rozmawiali w poprzednim programie. Ten podział również w kwestii trzeciogęstościowej naszej biologii także nastąpi. Na tych zombie, którzy albo umrą po szczepionce, albo zostaną zmanipulowani, albo będą mieli paszport biologiczny, który pozwoli im na kupowanie tak zwanej żywności w supermarketach i pozwolenia na pracę. Co już się wydarzyło zresztą, bardzo dobrze to jest zrelacjonowane, tylko umknęło mi, kto to robił. Przypadkiem nie pan Brzoza? Nie. To może innym razem. W każdym razie przypomnijmy sobie historię, że podczas II wojny światowej, podczas okupacji też były pozwolenia na pracę, też były takie paszporty, zakaz przemieszczania się. To wszystko historia się w tej chwili powtarza. Więc musimy zrobić coś takiego, żeby niekoniecznie mieć potrzebę przemieszczania się. Przez chwileczkę nam przerwało, więc do puenty. Tak, kupujmy materiał siewny, tak, kupujmy ziemię, póki jeszcze się da. Na pewno tak, przygotujmy się do tego i powiadajmy posłuszeństwo, zakładajmy autonomię, żyjmy dalej, tak długo jak się da, bo życie jest wartością. Życie się w dodatku nie kończy, nie bójmy się końca biologicznego życia, ale doświadczenie trwa dalej i z naszej strony mamy wręcz obowiązek wobec własnej biologii o nią zadbać. Więc dbajmy. Nie ma innego wyjścia na tą chwilę. No bo co, popełnimy zbiorowe samobójstwo? No przecież nie. Zdecydowanie odradzam. Myślę, że to jest wystarczające podsumowanie. Dla tych, co mogą, dla tych, co nie mogą, no to trudno, no to nie mogą.